Cześć, witajcie serdecznie w najnowszym filmie na kanale La Kierowniczka. I jak zapowiadałam Wam tydzień temu, czas na kolejne zdobienia. Teraz będziemy trochę więcej zdobień tworzyć i dzisiaj wytestujemy sobie kolejne kolorki z tej nowej kolekcji MAGA. Zostawiam Wam tutaj link do całego tego zestawienia wszystkich kolorów z tej nowej kolekcji. A dziś przetestujemy kilka nowych kolorów, które jak widziałam je na tej paletce, od razu mi się po prostu ze sobą skomponowały, więc wiedziałam, że chcę wypróbować zestawienie koloru 12, 13 i 14Z, które to są w bardzo podobnym kolorze, ale zupełnie innym odcieniu. Pierwszy 12Z, czyli Huba Róża, to jest taki bardzo jaśniutki, różowy, pastelowy kolor, ale w takim bardziej brudnym odcieniu. 13Z, kolor, który nazywa się Up to You, to jest taki kolor ciężki do opisania, brudny, różowy. Nawet nie wiem, jak Wam ten kolor nazwać, taki różowo-brudny nude. Ja mam go już tutaj na kciuku, więc próbuję Wam jakoś tu pokazać, ale najlepiej zobaczycie za chwilę, jak będziemy malować. I kolor 14Z nazywa się Instachica i to jest ciemniejsza wersja po prostu tego poprzedniego, które ma w sobie więcej takiego malinowego koloru. Przepiękne zestawienie, ja w ogóle lubię odcienie brudnego różu. Mniej się przepadam za takimi chłodnymi, różowymi, takimi Barbie różowymi kolorami. Lubię też takie bardziej fuksjowe, neonowe, intensywne, ale właśnie takie brudne, zgaszone róże są fajne właśnie na jesienne takie stylizacje. I dzisiaj chciałabym wypróbować je wszystkie. Oczywiście nie zabraknie tu błysku, bo koniecznie, w ogóle przepięknie pasuje do tej trójki, ale choćby nie pasował, to musiałam wypróbować koniecznie mojego faworyta z całych tych dwóch kolekcji, czyli 847 z serii Inna Bajka, kolor Pasaż Róży, który jest kolorem między złotem, srebrem, różowym złotem, szampańskim, nie do opisania. Każdy, kto widzi te moje paznokcie, zwraca uwagę na ten kolor i każdy mówi różowy. No to przykładam do różowego, nie no, złoty. Kładę koło złotego, wygląda jak srebrny, więc no po prostu kolor jest taką mieszanką, że nie da się go opisać. I ja chciałam stworzyć coś z tych kolorów. Nie wiedziałam sama co, więc znowu zaczęłam od tworzenia zdobienia, a dopiero później przeszłam do komponowania całej reszty. I tym razem zaczęłam od stworzenia cieniowania. No bo jak mamy takie trzy przepiękne, przechodzące między sobą kolory, to aż się prosi je wycieniować. I zrobimy cieniowanie na paznokciu środkowym i serdecznym. Najpierw położyłam sobie na całe te paznokcie właśnie kolor 12Z Huba Róża, czyli ten najjaśniejszy odcień, żeby mieć fajne podbicie do cieniowania. Utwardziłam to w lampie. Na pozostałych paznokciach dodałam wskazujący, to jest ten najciemniejszy 14Z Instachica, a na kciuku jest Up to You, czyli 13Z. Kolor ten brokatowy na paznokciu małym, Pasaż Róży 847. I takie połączenie tworzyłam w pierwszej warstwie, wrzuciłam do lampy i przeszłam do malowania drugiej warstwy. Tutaj przechodzimy tymi trzema kolorami, czyli od strony skórek zaczynamy 12Z Huba Róża, niżej 13Z Up to You i 14Z Instachica. Położyłam jedną warstwę tych trzech kolorów. Pędzelek do gradientu mój ulubiony, niezastąpiony. Film o pędzelkach macie na kanale, link wyświetli Wam się wyżej. I zaczęłam sobie cieniowanie. One się fajnie mieszały, naprawdę one same się właściwie mieszały i ja cieniowanie wykonałam tylko w tej jednej warstwie i uzyskałam efekt, który mnie zadowalał, zaraz zobaczycie też dlaczego. Wzięłam sobie ten kolor brokatowy i nałożyłam go w te cieniowanie, w ten środkowy kolor. Delikatnie pędzelkiem do gradientu nabrałam bardzo małą ilość tego brokatu i roztarłam go po tym kolorze środkowym, delikatnie przechodząc na te miejsca cieniowania. To sprawiło po pierwsze, że nawet nieidealne cieniowanie się wyrównało, wygładziło, nie widać tych detali. Po drugie, najważniejsze oczywiście, na pozostałych paznokciach pojawił się błysk, a błysk to jest podstawa. Położyłam sobie na wszystkie paznokcie top no wipe i utwardziłam, bo chciałam mieć fajną podstawę do malowania zdobienia i chciałam stworzyć coś kolorem najpierw białym, ale stwierdziłam, że będzie trochę zbyt blado i wzięłam po prostu czarny żel do zdobień, cienki pędzelek i zaczęłam tworzyć kreski i kółka.
I one zaczęły się komponować w jakąś tam w miarę sensowną układankę. Robiłam to wszystko na paznokciu środkowym, natomiast wiedziałam, że paznokieć serdeczny chcę albo zostawić solo, albo żeby nawiązać do całości, powstała tam po prostu prosta, jedna czarna linia wydłużająca i wysmuklająca fajnie paznokieć. I tworząc to zdobienie, dodawałam sobie tam, gdzie mi się wydawało, że czegoś brakuje, albo część okrągłą, albo prostą linię. Po prostu elementy po kolei powstawały. Trzeba uważać w takich momentach, żeby nie przesadzić i nie zamalować czasami całego paznokcia, chociaż to również miałoby swój urok, ale ja tym razem chciałam, żeby było to tylko kilka różnych elementów. I na koniec dodałam sobie kropki. To jest bardzo mała rzecz, a naprawdę robi efekt. Po prostu kilka małych kropek jest w stanie Wam całą stylizację perfekcyjnie uzupełnić. Ja dodałam tylko 9 kropek na dwóch paznokciach, wydaje mi się, że one po prostu dopełniły całość. Na zakończenie możecie sobie przykryć to topem, chyba że macie żel no wipe, wtedy nie musicie. Ja tym razem pokryłam, chciałam, żeby ten błysk utrzymał się taki wyższy na całym paznokciu. Poza tym wzięłam chyba zwykły czarny żel, więc musiałam go czymś zabezpieczyć. I tak powstało to zdobienie, właściwie na Waszych oczach, bo ja wiedziałam tylko, że ja chcę te cztery kolory razem w jednej stylizacji. Ja wiedziałam, że one muszą być razem. Nie wiedziałam totalnie, co z tego powstanie dalej, ale wydawało mi się cieniowanie idealnym rozwiązaniem, no i wydaje mi się, że takie faktycznie jest. I teraz jestem ciekawa, jak podoba Wam się to zestawienie kolorów, bo moim zdaniem po prostu to jest taka fajna jesień, bo nie jest to taka typowa jesienna stylizacja, czyli brązy, musztardowy, pomarańczowy, odrobina złota, jest to coś innego, ale ja bym chciała tutaj Wam zaznaczyć, ponieważ dwa z tych kolorów, czyli ten 13 i 14, które mam na paznokciu wskazującym i na kciuku, one są kolorami idealnymi do każdej długości paznokcia. Ponieważ długie paznokcie, wiadomo, one wyglądają ładnie we wszystkim, chociaż na przykład taka czerwień wygląda wtedy trochę zbyt prowokująco, dlatego ja uważam, że czerwień jest fajna na taką średnią długość. Natomiast na długich paznokciach one wyglądają bardzo elegancko, nie rzucają się za mocno w oczy, ale nie są znowu takimi nudnymi nudziakami. Ale co najważniejsze, te kolory perfekcyjnie sprawdzają się na paznokcie krótkie, bo nie przykuwają uwagi jakie takie neony. Moim zdaniem na krótkie paznokcie wcale nie trzeba kłaść bardzo jasnych kolorów, bo one podkreślają znowu te wszystkie niedoskonałości. Te są perfekcyjne. Jeżeli macie naprawdę króciutkie paznokcie i jeszcze macie coś do dopracowania, wybierzcie ten jaśniejszy kolor. Będzie ładniej podkreślał, będzie widać, że macie ładnie zrobione, widać, że macie fajny kolor, ale nie będzie żadnych niedoskonałości wyciągał. Natomiast jak macie już krótkie, ale takie w kształcie, który Was zadowala, czyli takim ładnym, równym, to ten ciemniejszy będzie idealnym wyborem. Ja na paznokciach mojej mamy, która ma bardzo króciutkie teraz pazurki, zrobiłam połączenie właśnie tego ciemniejszego i jednego tego błyszczącego, tego samego, który mam na paznokciu małym i wyszło niesamowicie elegancko. Naprawdę jak do pracy ktoś na przykład biurowej szuka połączenia, to ten kolor jest idealny, a jak dodamy jedno złoto, jak ktoś lubi, żeby coś tam się błyszczało, to naprawdę jest to świetne połączenie. I teraz czekam na Wasze komentarze odnośnie kolorów, tego połączenia, no i oczywiście zdobienia. Czy Wam się podoba, co o nim sądzicie, czy może coś byście zmieniły? Zapraszam Was do komentowania i wyrażania swojej opinii. Jeżeli macie pytania, oczywiście zadawajcie je też w komentarzach. Ja zawsze Wam tam odpisuję na wszystkie. A jeżeli szukacie jakiegoś linku, macie jakieś wątpliwości jeszcze, no to na dole zostawiam Wam opis, w którym wszystko znajdziecie. Na dzisiaj to już jest wszystko. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!